Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Dzisiaj zabrałem ze sobą mój namiocik, zwany czatownią. Statyw z głowicą gimbalową, plecak, jak widzicie. I dzisiaj postaram się przy fajnym strumyku fotografować coś fajnego. Mam gdzieś około 2-3 godzin spokoju, zero fotografowania, ewentualnie coś nagram, z tego względu, że po prostu byłem pewien, że o godzinie 5 rano będzie jeszcze w miarę ciemno w lesie. Niestety się przeliczyłem, jest dosyć jasno, więc zdaję sobie z tego sprawę, że ptaki mnie widziały. No, ale myślę, że po 2-3 godzinach się przyzwyczają i jakieś pierwsze poszczególne sztuki przylecą na sesję fotograficzną. Dzisiaj będę korzystał z aplikacji BirdNet. Kolega mi taką polecił. Podłączyłem do smartfona zewnętrzny mikrofon krawatowy i będę nasłuchiwał śpiewów ptaków, nagrywał i chcę zobaczyć, jakie gatunki są mniej więcej w mojej okolicy. Jestem tu od 5:30, jest 7:30 i jak na razie ptaki są, ale nic nie potwierdza. Na razie nie ma możliwości nagrać, nic sfotografować. Była przez chwilę sikorka modraszka, ale nic, siedzimy, czekamy dalej. Dzisiejszego fotografowania. No nie jestem mega szczęśliwy z tego względu, że udało mi się tylko sfotografować
trzy gatunki ptaków. Miejsce to jest bardzo fajne, choćby nawet pod tym względem, że jest wiosna i wszystko zaczyna kwitnąć, więc jest mega zielono. No, cztery gatunki ptaków to nie jest nic złego. Być może następnym razem będę miał tutaj więcej szczęścia, bo jest godzina 9:46, byłem tutaj w 5:30, więc kilka godzin mam za sobą ciągłej obserwacji oczywiście. No, być może następnym razem będzie lepiej. Masa ptaków tutaj chodzi koło mnie. Dookoła nawet zauważyłem, oczywiście nie mogę aparatu przekręcić w lewo ani w prawo zbyt mocno, ale kątem oka widziałem przez otwór u góry, że tuż metr, półtorej ode mnie kąpał się szpak w wodzie. No, mega fajnie to wyglądało. Nie udało mi się tego sfotografować. Mówi się trudno. Po przełknięciu całego Majdanu postanowiłem, że w drodze powrotnej wybiorę się jeszcze na krótką chwilę w jedno miejsce, mianowicie nad staw pewien. Co do dzisiejszego wypadu, no, mam trzy gatunki ptaków, trzy lub cztery. Fajnie spędziłem czas z aparatem jak zwykle. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobać. Ja powoli się zwijam w stronę transportu, by dostać się do domu, ale jeszcze bajorko przede mną, więc do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.